polskiej polityki ostatnich lat miejscem absolutnie kluczowym. Chiny to w zasadzie jedyny liczący się w tej chwili rywal Stanów Zjednoczonych. Jak obserwowane są te wybory? Dodajmy też rywal Stanów Zjednoczonych, który jednak nie ma chęci przejęcia roli Stanów Zjednoczonych. No oczywiście wybory są obserwowane z wypiekami na twarzy i w tej chwili ja właśnie widzę, oglądam, przeglądam dzisiejsze gazety jeszcze, kiedy nie było, wciąż nie jest jasne, kto te wybory wygra, ale widzę na przykład w dzienniku Global Times, który jest taką propagandową tubą chińskich władz, dosyć prezentującą nacjonalistyczne opinie. Tutaj jeden z cytowanych komentatorów chińskiego życia politycznego twierdzi wprost, że lepiej by jednak dla Chin było, jeśli to Trump wygrałby wybory, a to właśnie dlaczego? Dlatego, właśnie dlatego o tym, o czym wspomniałeś. Ostatnie 8 lat to jest prezydentury Baracka Obamy, to jest właśnie współtworzona przez Hillary Clinton także ta polityka zwiększenia obecności amerykańskiej na Azji i Pacyfiku i jak pisze Global Times, także większe konfrontacje między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w bolesnym dla Chin właśnie regionie Azji, który uznawany jest przez Chiny jako to ich miejsce, a nie pole do popisu Stanów Zjednoczonych. Także tutaj dzienniki Global Times szczególnie uważa, że jeśli zwyciężyłaby Clinton, to by oznaczało kontynuację tej amerykańskiej polityki zwiększania obecności, no i de facto rzeczywiście konfrontacji w takich naprawdę ważnych dla całego świata problemach, nie tylko problemach regionalnych, jak kwestia Morza Południowochińskiego, czy też Morza Wschodniochińskiego, gdzie rzeczywiście Stany Zjednoczone wspierają swoich sojuszników w tym regionie, na co oczywiście Chiny przystać nie chcą. Jeszcze przypomnę ważny kontekst, ważny jeszcze jeden wątek rozmieszczenia na Półwyspie Koreańskim amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Wiemy, jaki w tej chwili chaos polityczny panuje także w Korei Południowej, ale rzeczywiście nie są, to też dobre pytanie, czy może dojść do zmiany tej decyzji. Trudno by się było tego oczekiwać, ale to są te wszystkie czynniki, które bardzo, bardzo bacznie obserwowane są w Chinach. I trudno sobie wyobrazić, żeby mimo wszystko Amerykanie zrezygnowali z Dalekiego Wschodu, bo tam jest właśnie ta wielka gospodarka i Donald Trump może zaprezentować po prostu merkantylne podejście, co by z kolei Chińczykom odpowiadało. Jak najbardziej. Rzeczywiście to jeden z możliwych scenariuszy, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tej retoryce Donalda Trumpa, jednak antychińskiej dosyć retoryce wykorzystywanej, przypomnę, pierwszą debatę prezydencką, gdzie ten wątek chiński wielokrotnie się przewijał i Donald Trump straszył Amerykanów Chinami, zwracając uwagę, że to właśnie stamtąd płynie zagrożenie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, czy też o wiele łatwiejsze do zrozumienia dla przeciętnego Amerykanina powiedzenie, że to właśnie Chińczycy zabierają wam miejsca pracy, a ja do tego nie dopuszczę. No, to są kwestie oczywiście, argumenty, które były obecne w kampanii przedwyborczej. Trudno jest, naprawdę trudno jest, nawet dla, ja rozmawiałem z wieloma ekspertami zajmującymi się stosunkami chińsko-amerykańskimi, trudno jest powiedzieć rzeczywiście, jaką linię współpracy, jaką linię kontaktów z Chinami przyjmie Donald Trump, bo do tej pory to, co żeśmy obserwowali w kampanii wyborczej, to można powiedzieć były argumenty podnoszone na właśnie, były obliczone na rzecz zwiększenia ilości głosu, zwiększenia ilości zwolenników. No i Donald Trump będzie musiał, nie ma takiej możliwości, to jest jedna z najważniejszych osi świata, współpraca Waszyngtonu z Pekinem, a w związku z nieprzewidywalnością Donalda Trumpa, jeśli oczywiście zostanie wybrany na prezydenta, no to szykuje się naprawdę no, ciekawy spektakl polityczny, no i no, który będzie miał duży wpływ na wiele wydarzeń na całym świecie. Dziękuję bardzo. Z Tajpej mówił Tomasz Sajewicz, a ze Stanów Zjednoczonych informacja o kolejnym stanie niezdecydowanym.
teraz Virginia, która opowiedziała się po stronie Hillary Clinton w studiu profesor Bohdan Szklarski, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Wreszcie dobra wiadomość z pana punktu widzenia. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem Hillary Clinton, to przyniosłem pierwszą tej nocy dobrą wiadomość. Pan przekonywał przez całą kampanię wyborczą, że Trump nie ma szans wygrać. Dobrze, że mnie pan nie słyszał godzinę temu, bo bym inaczej mówił. Powiem szczerze, że to, co obserwuję, jest taką falą niosącą Trumpa do Białego Domu. Wygrywa wszystko, co miałby wygrać, a Hillary Clinton nie utrzymuje niczego, co miałaby utrzymać, więc ta Virginia to jest tylko światełko w tunelu, to jeszcze nic, o niczym nie decyduje i miała przecież w Virginii wygrać dość zdecydowanie okolice Waszyngtonu, tam mieszkają wszyscy waszyngtońscy biurokraci i cały ten establishment, który Trump chce czyścić, to wychodząc z pracy jedzie do Virginii, Aleksandria, inne piękne miejsca i tam sobie wygodnie mieszka, pozostawiając samo miasto Waszyngton w rękach Afroamerykanów. Co tutaj można powiedzieć? Ona jest aż tak okropna z punktu widzenia Amerykanów? Okropna jest Hillary Clinton, tak. Czy Virginia? Nie, Virginia z pewnością okropna nie jest, natomiast Hillary Clinton, bo to nie jest beauty contest, czyli to nie jest wybór królowej piękności, co Amerykanie bardzo lubią, tylko wybór tego, kto jest mniej okropny. Dobra, ja nie wiem, wiecie panowie, ja już nie wiem, ja tak, przepraszam, wszedłem w głos, to ja poczekam spokojnie, proszę bardzo. Czy Tomasz? Generalnie jest takie odczucie Amerykanów, tak jak się rozmawia, że Hillary Clinton jest osobą dosyć antypatyczną w takich kontaktach, przede wszystkim jak na polityka, bo polityk powinien być bardziej serdeczny, otwarty, mieć taki... Ale czy antypatyczny znaczy arogancki, czy nieciepły? Nieciepły. Bo jeśli nieciepły, to się z panem zgodzę. Nieciepły, a przede wszystkim nieszczery. To jest jeden zarzut, że ona jest po prostu nieszczera i to był zarzut zresztą ustawiany również jej mężowi, jak był prezydentem. To się ciągnie przez cały czas. Co znaczy w ogóle... Nieszczery polityk, jest dość szczery, prawda? Ja nie chcę brzmieć jak jakiś stary cynik, ale polityka to nie jest miejsce, gdzie można być szczerym, jeżeli szczerość rozumiemy jako pełną otwartość, prawda? To prezydent Carter, który w 80 roku ubiegał się o reelekcję, prawda? W 76 ta szczerość, nie wiem, czy to możemy naszym słuchaczom powiedzieć, pora jest nocna, więc to nie ma żadnej cenzury tutaj, bo prezydent Carter, gubernator Carter, starający się o prezydenturę, dał wywiad do Playboya. Playboy wiadomo, co publikuje, głównie zdjęcia, ale ma również takie zacięcie intelektualne miał przynajmniej i prezydent Carter w tym wywiadzie powiedział, że oczami to on pożąda innych kobiet i oczami popełniał grzechy, nieczystości, lustful, jak powiedział po angielsku. Szczerość pełna, bo to kontekst jest taki, że prezydent Carter był baptystą, był bardzo religijną osobą i jednocześnie był jego znakiem towarowym, jakbyśmy powiedzieli, była szczerość. To był taki spoza establishmentu polityk, dlatego o nim wspominam dzisiaj. Antysystemowiec w sensie takim postacią, charakterem, bo Donald Trump antysystemowcem swoją osobą, charakterem, sposobem zachowania się nie do końca jest, prawda? A Jimmy Carter był taki jakby prowincjusz, który przyjechał do dużego miasta i taki rzeczywiście był i niósł taki powiew świeżości i szczerości i powiedział właśnie rzeczy takie, które potem mówił, że być może nie powinienem był tego
tego powiedzieć, ale nie zaszkodziło mu to. Nie zaszkodziło, bo to było zgodne z jego wizerunkiem. Było ludzkie, normalne. To jest też jeden zarzut wobec Hillary Clinton, że jej brakuje pierwiastka ruskiego. No myślę, że tak. Myślę, że tak przede wszystkim i dla Amerykanów jest to osoba, która jest, mówiąc po brzydko, sfokusowana na jednym, na zdobyciu fotela w Białym Domu. I to właściwie kontynuuje od momentu zakończenia kadencji, drugiej kadencji swojego męża. No ja myślę, że podporządkowała temu celowi całą swoją karierę polityczną, całe swoje życie polityczne. Stąd to szybsze odejście ze stanowiska sekretarza stanu, żeby móc się przygotować. Tak, ja bym cofnął się jeszcze wcześniej, bo jak pamiętamy, Clinton w tym Białym Domu prezydent Carter oczami był niewierny, a Bill Clinton nie tylko oczami był niewierny. I Hillary Clinton mu za każdym razem wybaczała. Wybaczyła mu zdrady małżeńskie w 1992 roku, gdy ubiegał się o prezydenturę i wydawało się, że to musi pogrążyć kandydata. A nie pogrążyło, bo ona mu wybaczyła. I to był, już wtedy zaczęto mówić, że no, zgoda, że ona wybaczyła mężowi, no to takie rzeczy może się w małżeństwie zdarzyły, ale być może jest w tym jeszcze coś, że w końcu ona jest jakby przysana do niego. Wtedy jeszcze nie można było myśleć o tym, że kobieta będzie ubiegać się o prezydenturę jako nominat głównej partii. I wtedy zaczęto mówić właśnie, że ta jej pobłażliwość jest elementem gry o większą stawkę, co już zupełnie wyszło na jaw przy skandalu z Moniką Lewinsky, gdy ona znowu stanęła po stronie męża, ale tym razem już nie było tej czułości i trzymania się za rękę i no cóż, każdy może zgrzeszyć i tak dalej. Tym razem już wyrzucano jej, że to była chłodna kalkulacja, aczkolwiek w kontekście tamtego momentu również, bo myślę, że byliśmy wdzięczni, że nie kopnęła Billa tak, jak powinna go była kopnąć, bo to by oznaczało być może zamęt polityczny jeszcze większy, bo republikanie przecież chcieli odwołać go z urzędu. No to była mała szansa na to była, ale jednak gdyby ona nie stanęła po stronie Billa Clintona, to by Bill Clinton miał jeszcze trudniej zachować urząd. I to był ten moment, kiedy Amerykanie już na pewno wiedzieli, że Bill jest schodzącym prezydentem, bo za 3 lata był koniec kadencji i ona zaczyna karierę niezależną. O czym były rozmowy w alkowie? Nie wiem. Jeżeli w ogóle była alkowa w tym czasie, bo to też... Chciałem się panów jeszcze zapytać, właśnie wspomniał pan o Billu Clintonie, który może zostać pierwszym dżentelmenem, to takie bardzo piękne wyrażenie nowe się pojawiło. Z drugiej strony Melanie Trump. Na ile postać tej osoby towarzyszącej kandydatowi jest istotna dla preferencji wyborczych amerykańskich? Tomasz Deptula. Znaczy, Bill Clinton w tej chwili ma stosunkowo dobre notowania. Jest uważany za takiego sympatycznego eksprezydenta. No, przede wszystkim dlatego, że jest kojarzony z okresem, w którym wszystkim Amerykanom było dobrze po prostu. Bo lata 90. to był okres prosperity, to był okres szybko rosnącego poziomu życia i w zestawieniu z następną dekadą rzeczywiście Clinton się dobrze kojarzy. Natomiast jeżeli zlikwidował, oczywiście nie on sam, prawda, ale deficyt budżetowy Ameryka przez 2 kolejne lata miała nadwyżkę budżetową, co dzisiaj nam się wydaje całkowicie z księżyca wziętą informacją, przy tam prawie 1,5 biliona dolarów długu, prawda? A Clinton miał opinię człowieka kompromisu, człowieka, który się potrafił dogadać, bo trzeba pamiętać o tym, że on chyba tylko przez 2 lata miał absolutną większość w Kongresie, znaczy większość demokraci mieli, potem była republikańska rewolucja 1994 roku i on po prostu po tym czasie zawierał kompromisy i to takie dosyć głębokie. Podkradał republikanom pomysły, bardzo był szczwany, bardzo sprytny, ale pozytywnym tego słowa znaczeniu trzeba powiedzieć. Informacja ze Stanów Zjednoczonych, kolejny
stan niepewny Colorado po stronie Hillary Clinton, która nieco zmniejszyła dystans do Donalda Trumpa. Donald Trump ma w tej chwili 167 elektorów, Hillary Clinton 131. Skoro mówimy o rodzinach kandydatów, posłuchajmy Donalda Trumpa juniora, syna kandydata republikanów. Nadaliśmy nową dynamikę pewnemu procesowi. Powołaliśmy do życia duży ruch ludzi, którzy wreszcie poczuli, że mogą wypowiadać się swobodnie i że ich głos jest słyszany. I będziemy starali się wciąż wykorzystywać tę energię. Cały ten proces zmienił też samego Donalda Trumpa, który słuchał przecież wielu ludzi podczas kampanii, wielu takich, którzy stracili dzieci, którzy mieli wrażenie, że ich amerykański sen został wyeksportowany do Chin. Tutaj syn wypowiada się w imieniu Chelsea, z kolei nie uczestniczyła w kampanii. Nie, Chelsea nie ma takiej chyba ciągu do polityki. No poza tym jest dużo młodsza niż syn Trumpa i ona dopiero zaczyna swoje dorosłe życie i nie wiadomo, czy do polityki będzie szła, czy nie. Chelsea tutaj nie jest żadnym ani nie przydaje głosu Hillary Clinton, ale w ogóle to dzieci, rodziny, żona, ja myślę, że prędzej mogą zaszkodzić, jeżeli są, nie pasują do wizerunku i niż mogą pomóc. Jeżeli są normalni, nie dbają, nie puszczają się, nie mają przeszłości kryminalnej, to nie są obciążeniem i rzadko kiedy mogą być zaletą. Ja sobie nie przypominam takich prezydentów, którym dzieci miałyby pomóc w ubieganiu się o urząd. Co innego jest, jak już się sprawuje urząd, wtedy się z jednej strony jest się tym twardym decydentem, który musi nadepnąć na odciski i powiedzieć nie, to dzieci są potrzebne, żeby złagodzić ten wizerunek i rozdzielić ten prezydent w pracy i prezydent w domu. Kennedy jest mistrzem. A jak dzieci są już bardzo dorosłe i nie mieszkają, to wtedy pies. Wtedy pies, tak. Pies lub kot. Pierwszy kot, pierwszy pies. Tak, ale znowu z dziećmi nie można przesadzać. Ja wrócę do Cartera, który miał córkę Amy, która była taką mądrą gimnazjalistką. I prezydent Carter, jako dobry ojciec i taki, no, to była bardzo dobra rodzina, Rosalynn Carter i Amy i Jimmy Carter. I on rozmawiał z nią o poważnych sprawach. Tyle, że w swej szczerości, o której już mówiliśmy, mówił o tym publicznie. Mówił, że rozmawia z Amy o najważniejszych problemach świata, o zbrojeniach nuklearnych i tak. I to już było za dużo. Bo wyborcy czy obywatele nie chcieli, żeby doradcą prezydenta była nastolatka. A poza tym to już jest znowu wyciek informacji. To wracamy. Czy to jeszcze nie te czasy? Bo teraz jeden z głównych zarzutów wobec Hillary Clinton były te nieszczęsne e-maile, czyli nieodpowiedzialność, naruszanie zasad. No ale dobrze, dzieci. Ale Clintonom to jest zarzucano na przykład to, że forsowali oczywiście reformy oświaty, reformy szkół publicznych, a jednocześnie Chelsea chodziła do prywatnych szkół, nie do publicznych, chociaż trudno sobie wyobrazić dziecko polityka chodzącego do prywatnej szkoły w sercu Waszyngtonu, publicznej. W sercu publiczności, oczywiście, w sercu Waszyngtonu, ponieważ to dopiero byłaby gra publiczna, przecież z nią musiałby chodzić agent Secret Service. Takie są media i one by zarzucały wszystko. Zresztą, jeżeli jeszcze wrócimy do Hillary Clinton na sekundeczkę, moim zdaniem jednym z takich ruchów Hillary Clinton, które też zaważyły na jej obecnym wizerunku, było to, że ona po zakończeniu kadencji swojego męża zdecydowała się na bycie senatorem, na walkę o fotel senatora w Nowym Jorku, w którym nigdy właściwie Clintonowie nie mieszkali. Taki Carpet Bagger, jak to się i ona była takim klasycznym spadochronem
ochroniarze. I to też linia powierzchni dom przenieśli się tam na rok, ona się przeniosła na rok wcześniej w zasadzie, ale to był cel właśnie, żeby móc wystartować. I to też było tak odczytane jako takie dosyć cyniczne zagranie, ale też jednocześnie pamiętamy, że to jest bardzo ważne, lokalność polityka i przywiązanie do miejsca, i ona i ta, ale ona wygrała te wybory do Senatu od razu, prawda? I także to właśnie miał być jej przeciwnikiem, Rudy Giuliani, a i był przez parę miesięcy, do momentu, gdy okazało się, że ma kochankę i musiał zrezygnować, i Republikanie wystawili nikomu nieznanego lokalnego polityka, który no po prostu nie był konkurencją dla Hillary Clinton, i wygrała, to był, wygrała wybory do Senatu. No i zaczęła rzeczywiście z wysokiej półki, bo to jest, Senat jest którymś tam etapem kariery przeważnie polityka, a często ostatnim. Często, tak. Najczęściej ostatnim. Także ona miała mało okazji, żeby zaskarbić sobie sympatię i przyjaźń obywateli, bo powiedzmy sobie szczerze, kobieta ma podgórkę w polityce. Kobieta musi być trzy razy bardziej czujna i trzy razy to nie jest naukowe wyliczenie, chodzi mi tutaj o retoryczny zwrot. I jak kobieta tupnie nogą, to jest arogancka. A jak kobieta uśmiechnie się, to wtedy jest za łagodna. My jeszcze nie mamy takiego dobrego wzorca do naśladowania, i w związku z czym ta kampania, obojętnie jak ona by się skończyła, należy ją widzieć jako element tworzenia wzorca zachowania kobiety w polityce. I nawet jeśli Hillary Clinton nie wygra tych wyborów, to i tak przyczyni się do tego, że ten szklany sufit zostanie naruszony. No, pęknie, troszeczkę będą pierwsze rysy na nim, ale tak, jeśli wygra, to go podniesie, jeżeli wyżej. Czyli kolejnej kandydatce po prostu będzie łatwiej, ponieważ ona wchodzi na kompletnie nieznane terytorium. Ale jeśli przegra, to nie będzie łatwiej. Tak sobie idąc tutaj zastanawiałem się, co to będzie znaczyć, jeśli Hillary Clinton przegra. Jeśli nawet Hillary Clinton przegra, i to z kim? Prawda? I wtedy się okaże, że partie będą bardzo ostrożnie, myślę, nominować kobietę na następnym razem. Po prostu będzie ta myśl, że no z kim, ale z Trumpem przecież każdy mężczyzna mógłby wyjść. O to chodzi, że Trump, tak jak tu przecież mówiliśmy i mówimy o tym od miesięcy, no, nie jest silnym kandydatem. Jest silnym emocjonalnie i tutaj wygrywa z Hillary Clinton, i to widzimy na ekranie, widzimy, jak te Stany stają się czerwone, które miały być, nie miały być, były niebieskawe i miały być, przejść na niebieską stronę, czyli demokratyczną, a one stają się różowe, a potem już na czerwono przechodzą, i to już jest w tej chwili. Ale może to jest po prostu, ale może to jest niekrzydząca ocena Donalda Trumpa. To znaczy, może on wcale nie jest słabym kandydatem, tylko jest kandydatem z obszarów, których wcześniej nie sondowaliśmy. To zależy od tego, skąd weźmiemy naszą ocenę słabą. Skąd, bo to zawsze ocena bierze się z porównania. Gdzie jest nasz wzorzec? Gdzie jest nasze sewr polityczne? No i to sewr polityczne, powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku prezydentów amerykańskich, to my ostatnimi laty, co ostatnimi, no, trzy, cztery dekady ostatnie, w zasadzie nie mieliśmy kogoś, kogo moglibyśmy postawić na piedestał, powiedzieć wzór. I myślę, że tym razem będzie również bardzo trudno, niezależnie od tego, kto wygra. Po informacjach zapraszam na ciąg dalszy Nocy Wyborczej w Polskim Radiu 24. W studiu pozostaną moi goście. Kolejne Stany w ciągu najbliższej godziny będą deklarować swoje poparcie. Jest szansa, że w ciągu następnych 60 minut będziemy już wiedzieli, kto będzie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Let's be stronger together, my fellow Americans. And we will make America great again. God bless you.
not qualified to be president of the United States. She's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. Minęła piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Donald Trump wygrywa w Stanach Ohio i Karolina Północna, uznawanych za tak zwane stany swingujące, czyli zmieniające preferencje w różnych wyborach prezydenckich. Tak wynika z najnowszych przewidywań amerykańskich mediów dotyczących wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Hillary Clinton z kolei zdobyła inne swingujące stany, Virginię i Colorado. Choć Virginia jest uważana za stan wahadłowy, Clinton od miesięcy miała tu dość dużą sondażową przewagę nad kandydatem republikanów Donaldem Trumpem i obie partie przyznawały, że najpewniej zwycięstwo odniesie tu właśnie Clinton. Ostatecznie według prognoz CNN była sekretarz stanu wygrała niespełna 2 punktami procentowymi przewagi. Wygrana jest sporo niższa niż prognozowały sondaże. Zwycięstwa Trumpa nie gwarantują jeszcze miliarderowi prezydentury, ale zwiększają jego szanse. W wielu kluczowych stanach nadal trwa liczenie głosów. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gdyby Donald Trump przegrał na Florydzie lub w Ohio, to jego szanse na Biały Dom znacznie by zmalały. Zwycięstwo w tych stanach sprawia, że zdobycie przez niego 270 głosów elektorskich gwarantujących prezydenturę staje się realne. Jedną z dróg do pokonania kandydatki demokratów jest wygrana w stanie Michigan, który ma 16 głosów elektorskich. Przy takim scenariuszu Trump mógłby sobie nawet pozwolić na przegraną w Nevadzie, gdzie mieszka duża populacja Latynosów popierających Hillary Clinton. W tej chwili oboje kandydaci w amerykańskich wyborach mają realne szanse na zwycięstwo. Zwolennicy Hillary Clinton liczą na to, że odzyska ona prowadzenie w Michigan oraz w sąsiednim stanie Wisconsin. Większość głosów w obu stanach nie została jeszcze policzona. Jedno jest pewne, trwająca w USA noc wyborcza będzie długa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I zmieniły się dane. W tej chwili prowadzi Clinton. Obecnie Donald Trump ma 171 głosów elektorskich, a Hillary Clinton 190. Do ostatecznej wygranej potrzeba 270 głosów. Wciąż liczone są głosy w kilku kluczowych stanach, m.in. na Florydzie, gdzie utrzymuje się przewaga Donalda Trumpa. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu części głosów w kolejnych stanach wschodniego wybrzeża i środkowego zachodu USA, republikanin Donald Trump prowadzi w kilku wahających się stanach, które zwykle decydują o wyniku wyborów prezydenckich. Przewiduje się jednak, że sytuacja ta może się zmienić na korzyść Clinton, ponieważ nadal liczone są głosy w okręgach wyborczych w wielkich aglomeracjach miejskich, zamieszkanych przez wyborców głosujących zwykle na demokratów, afroamerykanów, latynosów i liberalnych białych Amerykanów. W okręgach tych zwykle dłużej oblicza się głosy ze względu na duże zagęszczenie ludności. Kolejne stany należą do Donalda Trumpa: Arkansas, Północna i Południowa Dakota, Teksas oraz Kansas. W sztabie kandydata republikanów przybywa coraz więcej gości. Na sali balowej hotelu Hilton jest coraz więcej ludzi w czerwonych czapkach na głowach z napisem Make America Great Again. O szczegółach z Nowego Jorku specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Żakowski. Co chwilę prezenter telewizji Fox News sprzyjającej republikanom podaje informacje na temat rezultatów wyborów w poszczególnych stanach. Jeśli w tych, w których wygrywa Trump, to słychać okrzyki i wiwaty. Nastroje są raczej dobre, każdy jednak czeka na wyniki z kluczowych stanów i tych, w których wyborcy wahali się, na kogo oddać głos. W każdym niemal ręku telefon komórkowy, na którym pilnie śledzone są najnowsze doniesienia ze sztabów wyborczych. Wielu wysyła zdjęcia z uśmiechniętą twarzą, wiele mówiące o panującym w hotelu Hilton nastroju. W środku sali na podejście czeka mównica z wielkim plakatem Trump Pence. Za nią w szeregu stoi kilkanaście amerykańskich flag narodowych. Na salę balową przybywa coraz więcej zwolenników i przyjaciół Donalda Trumpa. W sztabie wyborczym Donalda Trumpa trwa zwycięskie przyjęcie, jak nazywają je od samego początku organizatorzy. Z Nowego Jorku, ze sztabu wyborczego Donalda Trumpa, Michał Żakowski, Polskie Radio. Nerwowe reakcje na rynkach walutowych na informacje ze Stanów Zjednoczonych dotyczące prognozowanych wyników wyborów prezydenckich. Po doniesieniach o przewidywanym zwycięstwie Donalda Trumpa w kilku istotnych stanach, dolar na giełdzie w Tokio osłabił się o blisko 4% w stosunku do jena i o prawie 2% w odniesieniu do euro. Z kolei kurs meksykańskiego peso spadł o ponad 11%. Po informacjach o osłabieniu pozycji kandydatki demokratów Hillary Clinton, indeks Nikkei na giełdzie w Tokio spadł o 2,2%. Prognoza pogody. Dziś
Dziś we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite, miejscami duże, do tego opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże, ale tutaj pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Mimo to będzie padać, mogą być słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie powyżej zera od 1 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby zmienny, jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po godzinie 5. Let's be stronger together, my fellow Americans. And we will make America great again. God bless you and good night. Not qualified to be president of the United States. She's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. W tej chwili Hillary Clinton wysunęła się na prowadzenie, ale w dużej mierze jest to efekt Kalifornii, stanu, który ma aż 55 elektorów i już te 55. Z definicji jest to stan niebieski. Cały czas czekamy na stany wahające się, gdzie różnice są naprawdę niewielkie, a teraz połączymy się z Magdaleną Skajewską w hotelu Westin. Dobry wieczór, dzień dobry. Tak, rzeczywiście jak ogłoszono tutaj wyniki z Kalifornii, można usłyszeć oklaski, czyli zwolennicy Hillary Clinton, bez wątpienia jest ich tutaj duża grupa. A ze mną teraz jest Michał Kolanko, 300 Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wygląda na to, że Donald Trump i to, co się dzieje na tej mapie wyborczej Stanów Zjednoczonych, przerysowywuje tą mapę tak, jak zapowiadał. Dokładnie tak. Wydaje się, że nikt nie wierzy Donaldowi Trumpowi, zwłaszcza w tym ostatnim etapie kampanii, kiedy mówił, że wygramy w Michigan, wygramy w Pensylwanii, wygramy w Wisconsin, że te wszystkie stany będą dla nas. Wydaje się, że po raz kolejny zawiodły w tym roku sondażownie, że to nie jest tak, że nie tylko sondażownie, ale też wszyscy matematycy, sondażyści, prognostycy, którzy mówili o tym, że Hillary Clinton ma jednak większą szansę na wygraną, bo chociaż jeszcze czekamy na kluczowe stany, Pensylwania, Michigan, Wisconsin, to przy tej mapie, którą teraz mamy, bardzo łatwo stwierdzić, że to Hillary Clinton jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. No bo to są też te stany, które też według tych projekcji, które widzimy na ekranach, jednak skłaniają się ku Trumpowi. Dokładnie tak. Jeśli Hillary Clinton przegra chociaż jeden z tych trzech stanów, o których mówiłem wcześniej, czyli Michigan, Wisconsin, Pensylwania, to przegra prezydenturę, chociaż nie wydawało się takie jeszcze możliwe kilka nawet godzin temu. Właśnie, że Trump wygrywa w Północnej Karolinie, wygrywa na Florydzie, wygrywa w Ohio. Wszystkie stany musiał zdobyć, żeby wygrać prezydenturę. Zostaje mu Pensylwania. I tak naprawdę szanse dla niego są otwarte. To jest scenariusz, którego demokraci się bardzo obawiali, któremu nikt nie do końca nie wierzył, a jednak się spełnia na naszych oczach. No właśnie, rozmawiałam tutaj z kilkoma osobami też podczas tej nocy wyborczej teraz, jak obserwują razem ze mną te wyniki i mówią, nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, co się stało. Nie możemy w to uwierzyć. No właśnie, nie wiemy, co się dzieje, ale jednak trochę gdzieś tam w tle były takie były takie poglądy, że jest jakiś ukryty wyborca Donalda Trumpa. I być może właśnie ten ukryty wyborca Donalda Trumpa się teraz właśnie manifestuje. Ukryty wyborca, ale w tym sensie, że jednak ci biali wyborcy z tych kluczowych stanów, biali wyborcy z tych kluczowych stanów byli niedoszacowani w tych sondażach. Bo to oni jednak, wydaje się, napędzą tą prezydenturę, która już teraz wydaje się bardzo prawdopodobna, bo jeśli to jest naczynia połączone, to nie jest tak, że te stany są oderwane od siebie, to nie są stany w różnych krańcach świata, tak? Jeśli Hillary Clinton przegrywa w Ohio, przegrywa w Północnej Karolinie i przegrywa w Florydzie, to te same trendy demograficzne pokazują, że będzie jej bardzo trudno utrzymać wszystkie trzy stany, o których mówiłem wcześniej. Michigan, Pensylwania, Wisconsin. Chociaż jeden z nich
i Hillary Clinton przegrywa. Można utrzymać, utrzymuje Colorado, utrzymuje Virginię, utrzyma Nowy Meksyk. Ale to są też te stany, o których mówiono, że ona tak, może je utrzymać. Utrzyma Nowy Meksyk, utrzyma pewnie Nevada, ale to już jest jednak za mało, bo jednak nie spodziewał się, że ona przegra w tym swoim murze, czyli Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Wydaje się, że może przegrać, jeśli chociaż przegra w jednym z nich, no to koniec. Iowa i New Hampshire w tym momencie mają dużo mniejsze znaczenie, no bo Donald Trump wygrywa w tych trzech dużych stanach i jest zadziwiająco, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zadziwiająco rywalizuje z Hillary Clinton w tych trzech stanach, których nie spodziewaliśmy się, że będzie mógł nawiązać walkę. Jeśli nawet Hillary Clinton stanie prezydentem, to będzie bardzo słabym prezydentem, senat utrzymają republikanie, nie zrealizuje żadnej ze swoich obietnic najprawdopodobniej, więc tak czy siak, mówiąc kolokwialnie, wynik tej nocy jest dla niej bardzo już teraz bardzo zły. Cały czas trudne do przewidzenia wyniki tych wyborów, ale wiele wskazuje na to, że to jednak Donald Trump zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie. Niektóre dzienniki dają mu no już około 90% na zwycięstwo. Tyle z nocy wyborczej w hotelu Westin. Magdalena Skajewska oddaje głos w studia. Coraz ciekawsze, a dla niektórych zatrważające informacje ze Stanów Zjednoczonych. W studio panowie profesor Bohdan Szklarski i Tomasz Deptuła. Zgadzacie się, że to jest w zasadzie przesądzone? Generalnie wszystko wygląda na to, że tak. W tej chwili co prawda Hillary Clinton prowadzi 190-187, ale te ostatnie 80 głosów elektorskich Hillary Clinton będzie bardzo, bardzo trudno zdobyć, bo generalnie ma bardzo pod górkę, jeżeli w ogóle taki scenariusz jest w tej chwili możliwy. No bo popatrzcie Państwo, co się zdarzyło. W przewidywaniach rozkładu głosów ogólnokrajowych 4-5% miało być na korzyść Clinton. W tej chwili jest to około 3% na korzyść Trumpa. Oczywiście nie tak liczy się głosy w Stanach, ale tu mamy, ale dlaczego o tym mówię? 8% różnicy, czyli coś nie zostało dobrze policzone, coś nie zostało dobrze zbadane i to coś wychodzi w każdym stanie w tej chwili. I to coś to nie tylko ten ogólnokrajowy rozkład głosów, tylko ten tendencja, którą widzimy od początku tej nocy wyborczej. Trump wygrywa prawie w każdym stanie, który musi wygrać. Jedynie Virginia na razie przegrał z tych, ale to też by miało być raczej z łatwością dla Hillary Clinton. Czyli jemu Colorado idzie świetnie. Ale Colorado było niebieskie. Colorado było założenie niebieskie. Nie ma powodu, żeby sądzić, że którykolwiek z tych stanów, o których wspomnieliśmy, Pensylwania, Michigan i Wisconsin, że tam będzie inna tendencja, że tam był dobrze oszacowany jego poparcie było dobrze oszacowane, bo tam mieszkają inni ludzie. Nie, tam mieszkają tacy sami ludzie, jak w tych stanach, w których Trump wygrał, mimo że miał nie wygrać, albo miał miało być bardzo, bardzo blisko między nimi. Czyli wyraźnie widać, że zmierza on po prezydenturę i nie widzę scenariusza, który by nie pozwolił mu tej prezydentury wygrać w tej chwili. Jest jeszcze jedna dana, którą bardzo chciałbym zwrócić uwagę. To jest procent głosów ogólnych. To, co się nazywa popular vote. 49% głosów przeliczonych do tej pory na korzyść Trumpa, 46,7% Hillary Clinton, czyli ponad 2 punkty procentowe różnicy, to jest dosyć dużo. Z kolei sondaże przedwyborcze mówiły, że będzie inaczej. Czy Amerykanie w sondażach mówili nieprawdę, tak jak wielokrotnie już okazało się w Europie wcześniej? Ja myślę, że pozwolę sobie na kolokwializm. Trump był i jest kandydatem obciachowym. To znaczy takim, do którego nie wypada się przyznać. Szczególnie wtedy, kiedy ten człowiek stoi z tą deszczułką i jakimś karteczką i patrzy nam w oczy i pyta się, kogo chcesz poprzeć. To po drugie, Hillary Clinton jest kobietą i mogło zadziałać również taki efekt. No, powiem,
Hillary Clinton, bo chce być taki hippie, chce być tak, to jest szansa kobiety, to wszyscy mówimy, że to jest polityczna poprawność. A jednocześnie w sercu, ja w ogóle widzę te wybory, głosują żołądkiem. My w Polsce nie mamy tego powiedzenia, ale Amerykanie mają taki gut feeling, to co ci siedzi w tobie, tym głosujesz. Łączymy się teraz ze sztabem wyborczym Hillary Clinton, gdzie jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Wojtku, też masz takie gut feeling, że jesteś w miejscu, w sztabie wyborczym przegrywającego kandydata? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo nawet no, spójrzmy na to, na tą mapę wyborczą, która jest w tej chwili. Hillary Clinton na niej prowadzi oczywiście. Wygrała Kalifornię, co dało jej 55 głosów elektorskich. To jest największy ze Stanów, jeśli chodzi o te głosy. Problem polega na tym, że dużo więcej już nie osiągnie. Georgia będzie Donalda Trumpa, Floryda najprawdopodobniej Donalda Trumpa, Michigan, Wisconsin, Pensylwania być może będzie należała do Hillary Clinton, Arizona, Utah, Nevada, prawdopodobnie Donalda Trumpa. Jak to wszystko policzymy, to wygląda na to, że Hillary Clinton może zdobędzie jeszcze 20, 30, może 40 głosów elektorskich, a pozostałe zbierze Donald Trump. To oznacza, i o tym tutaj chyba, no może nie tyle wszyscy wiedzą, co mają tego świadomość. To, co się tutaj działo od początku, jak nawet wczoraj, kiedy tutaj byłem, czy przedwczoraj już odbierać akredytacji, widziałem budowanie tej sceny, tej ogromnej sceny. Teraz widzimy ogromną amerykańską flagę. Na scenie już dawno temu miały zacząć się występy, koncerty. Przez moment była tu Katy Perry, ale naprawdę tylko na moment. Przez moment słychać było Justina Timberlake'a Can't Stop the Feeling, bardzo radosną piosenkę, ale to też było tylko przez moment. To wszystko tutaj, co jest tutaj, ta scenografia, to w jaki sposób kamery są ustawione, pod jakim kątem, jaka duża jest scena, jak ta flaga wygląda, nagłośnienie, telebimy, to wszystko tutaj miało służyć temu takiemu amerykańskiemu sposobowi świętowania zwycięstwa, podczas gdy no, wieczór wyborczy tak naprawdę się jeszcze tutaj nie zaczął i chyba się nie zacznie. Hillary Clinton nie ma. Hillary Clinton jest w jednym z hoteli w centrum Manhattanu. Tam jest z Billem Clintonem i z córką Chelsea. No i chyba przyjedzie tutaj, żeby wygłosić przemówienie jako przegranej, bo to jeszcze nie jest rozstrzygnięte. To wszystko jest o włos. Ale wygląda na to, że rzeczywiście tutaj świętowanie nie będzie. Zresztą ten entuzjazm tego tłumu, ponad tysięcznego tutaj tłumu, jak na oczywiście te warunki tutaj, jest, no taki bym powiedział, dość skromny, to znaczy on gaśnie. Widać na twarzach ludzi, że oni wiedzą, co się szykuje, bo to jest arytmetyka wyborcza, dość prosta już w tej chwili, że jednak wbrew temu, co mówiły sondaże, wbrew temu, co przewidywali eksperci, to Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Informacje z ostatniej chwili, które tutaj niewiele zmieniają. Hillary Clinton wygrała wybory w Oregonie, w stanie tradycyjnie niebieskim, a Donald Trump w Nebrasce, czyli to też niczego nie zmienia. A teraz jeszcze połączymy się z Michałem Żakowskim w sztabie Donalda Trumpa, który zgodnie z opiniami ekspertów zmierza w kierunku prezydentury. No tak, rzeczywiście może na to wyglądać. Ja bym był bardziej ostrożny, bo może się jeszcze wszystko wydarzyć. To nie jest tak, to jest dopiero liczymy głosy, także jeszcze, ale analitycy mają to bardzo pod lupą, bardzo mocno sprawdzają te wszystkie najdrobniejsze szczegóły tych danych, które spływają z komisji wyborczych z poszczególnych stanów. I rzeczywiście, no, Floryda Trumpa to oznaczać może już bliższą wygraną. Teraz jeszcze Północna Karolina, no i te informacje dotyczące Partii Republikańskiej, senatorów Partii Republikańskiej. Zdaje się, że oni też zachowają swój stan posiadania w Senacie i będą mogli w tym Senacie stanowić większość. No więc minorowe nastroje, mam wrażenie, po stronie Hillary Clinton i jej zwolenników, a tutaj w sali balowej hotelu Hilton coraz ciekawiej, coraz więcej ludzi, coraz więcej celebrytów Partii Republikańskiej. Sarah Palin z Alaski na przykład przed chwilą przybyła, coraz więcej ludzi w garniturach z czerwonymi czapkami baseballów z napisem Make America Great Again.
No i cóż, co chwilę telewizja Fox, ta pro-trumpowska, pro-republikańska, która publikuje i mówi o wynikach właśnie czy w Ohio, które już należy do Trumpa, czy w północnej Karolinie, reaguje sala bardzo żywo, krzyczą Trump, wymachują czapkami, krzyczą USA, USA. No posłuchajmy teraz, o proszę bardzo, czapki lecą do góry. Także atmosfera z tego, co widzę i myślę, że Państwo słyszą i Ty, Jarku, jest absolutnie inną atmosferą niż to, co do tej pory mieliśmy tutaj w Hiltonie, w sali balowej. Wszyscy czekamy na to, co powie Donald Trump i kiedy w ogóle przybędzie. Teraz siedzi w tym swoim tajnym sztabie, w pokoju wojennym, jak to się o nim mówi, w Trump Tower, razem z Mike'em Pence'em, przyszłym ewentualnym wiceprezydentem i bacznie się przyglądają temu, co się dzieje. Są publikowane zdjęcia przez współpracowników i wygląda na nich Donald Trump na bardzo skupionego, także wbrew komentatorom, przemówienie zwycięzcy. No, czy szlifuje przemówienie zwycięzcy? Ja jestem ciekaw, czy będzie to przemówienie zwycięzcy napisane, czy on po prostu będzie mówił z głowy, tak jak wiele tych przemówień wygłosił podczas tej kampanii. Także zobaczymy, co powie i komu podziękuję. I tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz. Donald Trump już na samym początku kampanii zapowiadał, że to nie tylko jest kampania prezydencka, że to nie jest tylko wygranie wyborów do Senatu, to nie tylko te polityczne zagadnienia, to nie tylko ta polityczna strona. On mówi o wielkim ruchu sprzeciwu. No i oczywiście ten ruch sprzeciwu ma swoje hasło, poza Make America Great Again, czyli Wielką Amerykę ponownie byśmy ustanowili. Natomiast chodzi tutaj o wysuszenie tego bagna w Waszyngtonie. To jest ruch antyestablishmentowy. Także no, zastanawiam się, na ile ten ruch antyestablishmentowy jest establishmentem, który tutaj widzę w sali balowej hotelu Hilton przy 6 alei w Nowym Jorku. Także no, atmosfera powoli robi się bardzo ciekawa, radosna. Coraz więcej ludzi przybywa do hotelu Hilton. No ale myślę, że jeszcze poczekajmy na twarde dane w postaci wyników wyborów. Czekamy. I rezultaty z Florydy. Czekamy na Florydę i kilka pozostałych stanów. Dziękuję bardzo. Z Nowego Jorku mówił Michał Żakowski, a w studiu panowie Bogdan Szklarski i Tomasz Deptuła. Czy rzeczywiście Trump jest w stanie wysuszyć bagno waszyngtońskie? To jest dziwaczne, bo w końcu sam świetnie w nim pływa. Moim zdaniem absolutnie nie. Będzie musiał przecież jakoś rządzić, będzie musiał jakoś zawierać kompromisy z obecną większością w Kongresie. Prezydent mimo olbrzymich prerogatyw nie może rządzić bez poparcia Kongresu, bez jakiegoś zaplecza politycznego. Także myślę, że tutaj to ja suszenie się z przekory bagna trochę nie zgodzę. Zaraz powiem dlaczego. To, co w tej chwili się dzieje, jest jednak dość niespodziewane. Jednak. Przewidywaliśmy, że matematyka będzie po stronie Hillary Clinton. Okazuje matematyka się, że była, nie wyborcy jest. Się nie dostosowali. Wygląda na to, że Donald Trump może mieć koło 300 głosów elektorskich, Hillary Clinton będzie jakieś 240, prawda, miała. To nie jest zdecydowane zwycięstwo, ale dużo większe niż można było się spodziewać. W związku z czym jakiś sygnał z tego płynie. To niedoszacowanie w sondażach. Ja myślę, że teraz ten w momencie, gdy on wygra, to ujawni się jeszcze więcej poparcia dla Donalda Trumpa, bo będzie już to usprawiedliwione. Wtedy już popieramy zwycięzcę, to jest naturalna rzecz. Jak sondaże się pojawią, to jego poparcie będzie przynajmniej 10% większe niż wyborcze poparcie. No ale to zazwyczaj tak jest, że po wyborach jeszcze teraz jest ta fala, ale my mamy świadomość. Oczywiście ja wiem, że to nie pierwszy raz politycy startują po to, żeby wyczyścić Waszyngton. Senatorowie i kongresmeni robią to bezustannie i potem wsiąkają w to bagienko, bo taka jest polityka, prawda? Ale spójrzmy na to, co się dzieje, jako potencjalne przesilenie. Potencjalne przesilenie. To znaczy, jeżeli znajdzie się
partii republikańskiej, która ma do wyboru w tej chwili. Partia jest w kropce. Bo wygrał kandydat, którego połowa elity partyjnej nie popierała w zasadzie. Znaczy, co bardziej prominentni republikanie nie popierali. I republikanie mają teraz, jako partia, czyli elity republikańskie, mają do wyboru pewne rzeczy. Mają grać tak jak, czyli w tą grę normalną, czyli my mamy nasz kongres i senat i izbę reprezentantów. Tu jesteśmy okopani, to jest nasze źródło władzy. Nie musimy się przejmować prezydentem. Niech sobie będzie prezydentem Donald Trump, my nie będziemy z nim grać. Ale wiedzą, że to jest jednocześnie ta strategia trwania jest strategią, która za następnym razem, jak będą wybory za 4 czy za 2 lata do Izby Reprezentantów, czy za 4 do Senatu, republikanom może zacząć brakować poparcia, bo demografia jest przeciwko partii republikańskiej. Idą Latynosi i dzisiaj jeszcze wiele z nich jest poniżej wieku głosującego. Afroamerykanie się będą mobilizować i tak dalej. Więc może, jeżeli republikańska partia ma się ożywić, oczyścić, wzmocnić, jeżeli elity republikanów zdecydują, że Trump może być tym impulsem do stworzenia pewnej nowej dynamiki politycznej, to kto wie, czy nie będzie dla niego... Jeśli on będzie miał porządny, nie szalony program legislacyjny, bo na razie nie wiemy, co on będzie tak konkretnie robił, z czym by chciał współpracować z kongresem. Jeżeli zaproponuje republikanom kongresie 3-4 konkretne propozycje, oprócz muru, który pewno będzie proponował, tak? Podwyższał, to kto wie, ja nie wiem, ja sam nie jestem przekonany do tego scenariusza, ale uważam, że on jest prawdopodobny, bo patrzę na to, co się dzieje i widzę rzeczy, które nie wydawały nam się aż tak bardzo prawdopodobne i zrozummy, że to jest jakiś sygnał. Jeżeli chcemy, to możemy to tak odczytać. Jeżeli nie chcemy, to możemy potraktować to jako aberrację i przeczekamy to. Tak, z tym, że to trudno sobie wyobrazić rewolucję w samym establishmencie i to jest ten problem, bo ponieważ... Republikanie jednak są bardzo mocno osadzeni w Waszyngtonie, to jest jednak ta elita, która tam rządzi i w jaki sposób Donald Trump ma w tym zamieszać, no to jest trudne do przewidzenia, to co pan profesor powiedział. Wszystko chyba będzie zależeć od tego, kogo Donald Trump przyniesie niejako w teczce, czyli w składzie swojego gabinetu. Tego nie wiemy, to jest zupełna niewiadoma, nie wiadomo, kto będzie sekretarzem stanu, nie wiadomo, kto będzie... Donald Trump w ogóle bardzo mało mówił o tym, kto będzie stanowił... Ale ja teraz my musimy zrobić jedną rzecz, której nie robiliśmy teraz. Musimy cofnąć się szereg kroków i zacząć słuchać i czytać to, co Trump mówił z zupełnie innej perspektywy w tej chwili. Jakieś 10 dni temu ogłosił swój plan na 5 punktów, które koniecznie chce zrealizować w ciągu pierwszego pół roku prezydentury. Nie zostało to potraktowane poważnie. Tam było właśnie o wprowadzeniu zakazu lobbingu 5 lat, że po odejściu z administracji czy z kongresu przez 5 lat nie wolno prowadzić lobbying. Taki zakaz w tej chwili istnieje roczny i on jest obchodzony oczywiście, bo nikt nie jest zatrudniany jako lobbysta, tylko jest zatrudniany jako konsultant i już jest wszystko zgodnie z prawem. Ale tu chodzi teraz o to, że ta fala, która może go wyniesie, spowoduje, że takiej ustawie nada się, ona będzie nie bezzębna, jak nam się wszystkim wydawało, tylko ona będzie miała jakieś zęby. Teraz nie, nawet trzeba Donalda Trumpa, musimy zacząć teraz przecież poważnie traktować. Zadajmy Trumpa na nowo. Czy pan profesor sobie wyobraża, że kongresmeni i senatorzy uchwalą ustawę o zakazie lobbingu, która tak naprawdę pozbawiałaby ich pracy na wypadek utraty mandatu? I to jest pewnie to szansa realizacji polityki Donalda Trumpa. Za chwilę wrócimy. Ale. Teraz skrót informacji i Paulina Łukawska. Let's be stronger together, my fellow Americans.
great again. God bless you and good night. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. Zbliża się w pół do szóstej. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Donald Trump pokonał Hillary Clinton w Ohio, zwyciężył też na Florydzie, podaje agencja AAP. Zwycięstwa nie gwarantują miliarderowi prezydentury, ale zwiększają jego szanse. W wielu kluczowych stanach nadal trwa liczenie głosów. W tej chwili w liczbie zgromadzonych głosów elektorskich prowadzi niewielką przewagą Hillary Clinton, która ma 197 głosów. Donald Trump w tej chwili może liczyć na głosy 187 elektorów. Zdecydowanym zwycięstwem Donalda Trumpa zakończyły się wybory w Ohio, jednym z kluczowych dla wygranej w wyborach prezydenckich stanów wahających się. Kandydat republikanów pokonał tam Hillary Clinton znaczną większością głosów 53,2 do 42,3%. Są to na razie wstępne wyniki, ale wskazujące, że wygrana Trumpa w Ohio jest wyższa niż przewidywano na podstawie sondaży przedwyborczych. Stan ten daje zwycięzcy 18 głosów elektorskich. Ohio uchodzi za najlepszy barometr nastrojów politycznych w USA. Znane jest powiedzenie, gdzie zmierza Ohio, tam i Ameryka. As Ohio goes, America goes. W innym ważnym stanie swingującym, Virginii, zwyciężyła zgodnie z przewidywaniami Hillary Clinton w stosunku 48 do 47 punktów procentowych. Stan ten daje zwycięzcy 13 głosów elektorskich. Kandydatka demokratów wygrała także w Colorado 48,6 do 43,9%, gdzie stawką jest 9 głosów elektorskich. Zgodnie z oczekiwaniami Clinton wygrała wybory w Stanach. Kalifornia, Maryland, Connecticut, Maine, Illinois, Massachusetts, Delaware, New Jersey, Nowy Meksyk, Rhode Island, Vermont i w stołecznym dystrykcie Columbia, czyli Waszyngtonie. Trump zwyciężył, tak jak przewidywano, w Alabamie, Arkansas, Indianie, Kansas, Kentucky, Louisianie, Mississippi, Missouri, Montanie, Nebrasce, Oklahomie, Karolinie Południowej, Karolinie Północnej, Północnej Dakocie, Południowej Dakocie, Tennessee, Teksasie, Zachodniej, Virginii, Idaho i Wyoming, czyli głównie w konserwatywnych stanach amerykańskiego zachodu i południa. Wciąż liczone są głosy w kilku kluczowych stanach, m.in. na Florydzie, gdzie utrzymuje się ta niewielka przewaga Donalda Trumpa. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu części głosów w kolejnych stanach wschodniego wybrzeża i środkowego zachodu USA, republikanin Donald Trump prowadzi w kilku stanach swingujących, które zwykle decydują o wyniku wyborów prezydenckich. Przewiduje się jednak, że sytuacja ta może się zmienić na korzyść Clinton, ponieważ nadal liczone są głosy w okręgach wyborczych w wielkich aglomeracjach miejskich, zamieszkanych przez wyborców głosujących zwykle na demokratów, afroamerykanów, latynosów i liberalnych białych Amerykanów. W okręgach tych zwykle dłużej oblicza się głosy ze względu na duże zagęszczenie ludności. Sztab Hillary Clinton jest coraz bardziej zaniepokojony doniesieniami z kolejnych stanów. W sztabie Hillary Clinton jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Na scenie w Centrum Kongresowym Jacoba Javitsa widać wielką amerykańską flagę. Wśród tych, którzy przemawiają, są działacze demokratów oraz pastorzy kościoła metodystów, do którego należy Hillary Clinton. Wiele osób trzyma amerykańskie flagi i żywiołowo reaguje na płynące ze sceny słowa o zwycięskiej kandydatki demokratów. Wśród sztabowców nastroje nie są jednak zbyt optymistyczne. Jeszcze niedawno wydawało się, że kandydatka demokratów ma spore szanse wygrać w kluczowych dla niej stanach. Teraz jednak okazuje się, że w stanach wahających się przewagę ma Donald Trump. To może oznaczać, że ostateczne wyniki ważyć się będą do ostatnich podliczonych głosów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Nowy Jork. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 5. Let's be stronger together, my fellow Americans. And we will make America great again. God bless you and good night. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24.
z coraz większym zdziwieniem, coraz poważniej musimy spojrzeć na Donalda Trumpa, czego nie robiliśmy przez ostatnie miesiące. Posłuchajmy sylwetki milionera, dwukrotnie żonatego, z trójką dzieci, który ma coraz większe szanse zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Sylwetkę tego polityka przygotował Michał Żakowski. I'm with you, the American people. Jestem z wami, Amerykanie. Zanim jednak usłyszeli te słowa, Donald Trump już od lat 80. dzielił się swoją wizją świata. Pytany wielokrotnie o to, czy chce zostać prezydentem. Pytała w 1980 roku Rona Barrett w studiu telewizyjnym w 5 Alei w Nowym Jorku. Powiedział nie, ale już wtedy publiczność mogła się przekonać, że Trump krytykuje stan, w jakim jest Ameryka, oraz celuje ostre słowa w kierunku mediów i dziennikarzy.